Siemano, siemano, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Jak widzicie, jestem oczywiście w mojej przecudownej głowie, tutaj, prawda, wyremontowanej przez Milki i wygląda tutaj naprawdę całkiem cudownie. Ja w tym momencie wychodzę przed domek, żeby tutaj wam powiedzieć, że możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. I codziennie odcinki są tutaj o 19:19 i subskrypcja. Subskrypcja to jest ważna rzecz. Kto nie subskrybuje, ten, no po prostu, kto nie subskrybuje, ten ma problem duży, bo nie wie o tym, że są odcinki codziennie. Ale nieważne, zapraszam też na kanał Filip Szybka i na kanał Szybco Plus. To są moje dodatkowe kanały, na których robię vlogi i inne jakieś super fajne gierki. Więc zachęcam, wbijcie tam i bądźcie wszędzie razem ze mną, będzie mi bardzo miło. No a co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku, widzowie, bardzo ważna sprawa, ponieważ na poprzednim filmie odkryliśmy, że Yeti założył Instagrama. I wiemy o tym doskonale, dowiedzieliśmy się o tym pod bałwanem, czyli okazało się, że tam jest ukryta informacja o tym, że Yeti, znaczy nie Yeti, tylko Lucyfer, bo że chyba powiedziałem Yeti wcześniej, miałem na myśli Lucyfera. Lucyfer założył Instagrama. I teraz bardzo ważna sprawa jest taka, że ja dzisiaj postanowiłem podjąć się pewnego challenge'u. Challenge nazywa się włamanie na konto. I w tym momencie lecę w tamtym miejscu do tego bałwana, zobaczyć, czy jest tam gdzieś może jakaś informacja na temat hasła, jakie możliwe, że byłoby na to konto. Jakbyśmy mieli takie hasło, no to byłoby git, bo byśmy się włamali, dowiedzielibyśmy się czegoś ciekawego może stamtąd i tak dalej, i tak dalej. No a jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, o której wam muszę powiedzieć i czekajcie, zaraz wam to oczywiście pokażę. Czekajcie, tylko się tutaj zamuruję, tak żeby być tutaj, że tak powiem, bezpiecznym. Jak wejdziecie na Instagrama, już wam to pokazuję oczywiście, to sytuacja jest dosyć, no powiem szczerze, średnia. Z tego powodu, że wbiłem sobie przed nagrywaniem odcinka na właśnie Instagrama Yetiego. Boże, nie Yetiego, tylko... Dobra, ale zanim jednak będziemy szukać tego hasła, to muszę jedną bardzo ważną rzecz wam pokazać, ponieważ oznaczaliście mnie, zasypaliście mi totalnie skrzynkę na tam DM-y na Instagramie i jest masa i jeszcze raz powiem masa wiadomości dotyczących tego, że właśnie wleciał jakiś post do Lucyfera i tak dalej, poza tym jednym postem, który już widzieliśmy. Więc ja sobie oczywiście wbiłem na jego Instagrama i widzę, faktycznie jest post, pod którym mnie nawet oznaczacie, przechodziło mi masa powiadomień z tym związanych i teraz patrz. Jest napisane tu tak: widzę, że powoli wszyscy się tu zbieracie. Żeby szybciej rozwinąć Instagrama, mam pewien pomysł. Na 300 like pod tym postem spalę domek Milkacz na Palionowie. I teraz ta informacja jest mocno średnia. Dlaczego? Ponieważ już jest 111 łapek. Nawet odświeżę teraz tutaj, żebyście zobaczyli, ile jest w tym momencie. No jest 111. Na razie nie przychodzą nowe. Ja jestem aktualnie na swoim Instagramie. No i na którego też zresztą was serdecznie zapraszam, możecie wejść i zaobserwować takie fajne foto ostatnio tutaj wleciało. Jak widzicie, no ja mam 4300 lajków, to tam wiecie, Lucyfer, że tak powiem, jest nikim przy mnie. No ale jednak mimo wszystko tutaj udało mu się zebrać 152 lajki, tu 111, więc wychodzi na to, że biorąc pod uwagę, że już ma 248 obserwujących, no to wygląda na to, że jest tutaj duża szansa na to, że no jednak mimo wszystko uda mu się zbierać tutaj 300 lajków, a jednak nie chciałbym, żeby domek Milki został zniszczony. Dlatego postanowiłem, że muszę się włamać, zdecydowanie muszę się włamać na tego jego Instagrama, żeby po prostu ten post usunąć. Więc dzisiaj to jest mój cel, czyli właśnie usuwamy ten post, jeżeli uda nam się włamać. No ale żeby udało nam się włamać, to przede wszystkim musimy najpierw znaleźć jakieś hasło. Więc uwaga, tutaj jest zejście na dół, tak jak odkryliśmy to na poprzednim filmie. I teraz tak, tutaj to powoli trzeba rozwalić. Ja oczywiście, kurczę, wiecie co zrobię? Czekajcie, bo ja nie chcę tak, żeby mi zadało to obrażenia. Nie wiem też, jak tu jest głęboko. Weźmy sobie drugą rękę tutaj. Dobra, schodzimy sobie niżej. Bierzemy te bloki. Teraz tu jest to, okej. Tu sobie wyjdziemy stąd w razie czego. Tam jest też do zamurowania jedno, ale to nieważne. Rozejrzmy się tutaj, czy tutaj jest gdzieś może jakieś coś jeszcze, może jakieś hasło, czy coś tego typu. Byłoby miło, jakby tu się gdzieś udało znaleźć coś takiego. No ale widzę, że tutaj jest tak raczej mocno średnio w tym temacie, więc... Jest! O kurde, dobra! Dobra, mamy hasło. Czekajcie, muruję to tu wszystko. Jest podane hasło. Boże, jakie hasło łatwe. Lucyfer 937. Co jest grane? Dobra, wariacie, przecież to jest tak proste hasło, co on sobie w ogóle myślał? Dobra, czekajcie, musimy to zamurować, tak jak to było tutaj, żeby nie było tutaj, że tak powiem, żadnego przypału. Zróbmy coś takiego. Tu było co innego, tu jest bardzo ważne dać tak. Okej, tu było tak, tu było normalnie, dobra, czemu ja to rozwalę? O nie, teraz to już to muszę poprawić, dobra, poprawiam to na to. Dobra, robimy tak. Tutaj to było w ten sposób i tu były tak. Ale tu chyba nie było, tu poczekajcie, tu było, o nie, tu były stołny, ale już tego tu nie, dobra, trudno, musimy dać w tak w takim razie. No i mamy, a czekajcie, tylko ja tam muszę spisać to hasło przecież, co ja robię. Dobra, sprawdźmy to hasło i teraz tak, napiszmy sobie je na czacie na razie. Zrobię coś takiego, że jest taka komenda na MSG Szczypson i wtedy napiszę prywatną wiadomość do siebie. Lucyfer
937. Taki jest hasło, uwaga, pum. Jak widzicie, szepnąłem sam do siebie i mamy teraz napisane, jakie jest hasło. Więc git, możemy teraz zamurować. O nie, to nie tak, tu musimy zamurować to w ten sposób. No dobra, to nieważne, tutaj raczej i tak nikt nie będzie wchodzić. Dlaczego on tu w ogóle zapisał swoje hasło? Znaczy ja się domyślam, dlaczego zapisał. Dlatego, że oczywiście, no ja, Lucifer to mi pasuje do takiej osoby, która właśnie, wiecie, zapomina swoje hasła, więc wydaje mi się, że to dlatego. O kurde, brak. Ej, gdzie ja zmarnowałem tyle bloków, że aż tak mi brakło? Ej, co jest grane? Nie, to tak być nie może. Czekajcie, czekajcie, tu trzeba teraz, to trzeba w takim razie lekko zmodyfikować tutaj, że tak to ujmę. Musimy wyjść tutaj, o jedno wyżej. Robimy tak. Został nam jeden blok. Tym jednym blokiem możemy tu zamurować, ale to musimy naprawić. Czekajcie, czekajcie. Tak być nie może, tak być nie może. Musimy to zamurować. A poczekajcie, czy tutaj są bloki? A nie, tu jest to. Dobra, to nie uda nam się tak tego zrobić. Dobra, musimy zdobyć gdzieś netherrack. Czyli uwaga, czekajcie, musimy ściągnąć te pochodnie na razie. Ogarnijmy netherrack. Gdzie tu jest? Czy tu jest jakiś portal? Tu mi się nie kojarzy, że był portal, ale jest tam. Dobra, szybko polecimy po jakiś netherrack, bo muszę to zamurować, bo jakby tam wrócił ktoś, to lepiej, żeby nikt nie wiedział o tym, że się włamałem na konto Lucyfera. Może akurat nie zmieni hasła. No i ten, możecie sprawdzić, widzowie, czy uda wam się włamać na jego konto. Może akurat wam się uda, może jeszcze nie zmienił hasła. Więc jak wam się uda włamać, to dajcie znać w komentarzu, czy się wam udało. No i jeżeli wam się uda, to po prostu wiecie, zniszczcie tego Instagrama totalnie, nie? Napiszcie jakieś dziwne rzeczy i tak dalej. Dobra, czekajcie, zbierzmy trochę tych bloków. Dobra, zbierzmy sobie taki tunel lekki, wykopmy. Dobra, tyle nam starczy na pewno. Możemy wrócić z powrotem. Tu się w ogóle nieźle pozmieniało, tak tutaj nie było w ogóle. Mega dziwna sytuacja, dobra, nieważne, wrócimy z powrotem. Szybko lecimy jeszcze raz na te jetowice. Boże, gdyby nie te elytry, które nam tak przyspieszają podróż, to ja nie wiem, ja będę przecież pokonywał 3 dni i 3 noce, nie? Więc te elytry są mega, mega git są te elytry. Dobra, tu odłóżmy sobie tak, lecimy szybko, wylądujmy tam. Patrzcie, teraz już nie używam żadnej fajerwerki, idealnie dolatuję. Dobra, tu, łup, zawracamy, no i mega, dobra, i teraz tu rozwalamy i teraz to naprawiamy, uwaga, robimy tak, tu zeskakujemy, okej, raz, dwa, trzy, łup, murujemy to, wszystko jest tak jak było, dobra, wiecie co, jeszcze sprawdzę na górze, czy tu się coś pozmieniało, ponieważ też mnie to bardzo interesuje. Dobra, tu jest dalej to zdjęcie Lucyfera, w skrzynkach dalej nic tutaj nie ma, tutaj czasami sobie ktoś coś odkładał, tam między innymi te książki i tak dalej, ale widzę, że aktualnie ich nie ma, więc chyba nie ma nic nowego, możemy w tym momencie się stąd, że tak powiem, wynieść. Dobra, słuchajcie, ja wracam z powrotem do swojej głowy, mamy spisane hasło, muszę je sobie gdzieś zapisać, wiecie co, ja lecę, ja sobie zapiszę to w tym czasie w telefonie, żeby po prostu wiedzieć dokładnie, no jakie jest hasło, wiecie, żebym miał zapisane. Dobra, leć tam. Dobra, zapiszę sobie tutaj, okej. Dobra, mamy zapisane i możemy teraz wylądować. Wylądujmy i spróbujmy włamać się na konto Lucyfera. Może nam się uda, a może zaliczymy potężną porażkę. Dobrze, a więc widzowie, jesteśmy już w ekranie logowania. Jak widzicie, mam Instagrama, mam napisane hasło. Kopiujemy sobie w tym momencie to hasło. Oczywiście wklejamy je tutaj, sprawdzamy. Wszystko jest tak, jak należy. Skupienie. Mam nadzieję, że to się uda. Dobra, logujemy się. 3, 2, 1, 0. Proszę. Udało się. Co to jest, zapisać twoje dane logowania? Nie teraz. Jesteśmy. Patrzcie, jakie on ma tutaj przyrosty, co jest grane. Dobra, wchodzimy tu, zobaczmy, jak to wygląda sytuacja. Tu są różne osoby, które obserwują Lucyfera. Dobra, czekajcie, wejdźmy sobie na jego profil. Jesteśmy, Boże, ale jazda. Dobra, czekajcie, sprawdźmy najpierw, kto obserwuje to konto. Okej, mamy tutaj jakichś widzów, prawdopodobnie, którzy przyszli od z konta również tego Yetiego, więc tutaj prawdopodobnie to są widzowie, którzy też mi podsyłali ogólnie wszystko dotyczące tego wszystkiego, bo widziałem, że mam masę informacji na priv. Szukam siebie, bo ja też zaobserwowałem tego Lucyfera w końcu wczoraj i chcę zobaczyć, czy jestem tutaj też. Halo, czy jest tutaj Lucifer? Halo, gdzie, znaczy nie Lucyfer, tylko ja, gdzie ja jestem? Ej, nie ma mnie tu, co jest grane, długo tak jeszcze będę zjeżdżać na dół? Dobra, widzowie, widzicie siebie tutaj, możecie napisać w komentarzu, kto tutaj siebie widział, że tak to ujmę. O, jestem ja też, dobra, jestem ja, no okej, dobra, czyli jestem, o kurde, ale się stresuję. Dobra, mamy tak, mamy dwa posty, zobaczmy tutaj, jak wygląda sytuacja. Tu już czytałem sobie komentarze pod tym wszystkim i tak dalej, ale nie widziałem pod tym, tu jest 52 komentarze. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Ogólnie oznacza się mnie tutaj. Kurde, jakie tu są słowa, niż palionowo. Teraz co jest?
dlaczego ty tak piszesz? Co jest grane? Nie, nie będzie 300 like. O Boże, co wy jesteście tutaj wulgarni wobec niego. Dobra, ja nie mogę tego czytać. Nie piszcie aż tak, dobra. Nieważne, w każdym razie widzowie, tak jak obiecałem, usuwamy to. A zobaczę jeszcze, kto tutaj na priv pisze do niego. Yeti. Okej, Yeti przesłał do niego posta. Czy on go oznaczył tu? Jest oznaczony. O kurde. Dobra, jest 12 próśb tutaj. Dobra, kto tu pisze? Lucyfer, kocham twój film o tobie, ale mniejsza o tym. Mogę ci pomóc pisać propozycje, jak zniszczyć to palienowo. Proponuję od tego, by zrobić je całe z magmy i czerwonego budulca. To będzie odznaka, że to ty jesteś królem. Co jest grań? Dlaczego wy tacy jesteście? Dlaczego tu ktoś chciał do niego dzwonić? Podaję pina palienowo, będę po waszej stronie, Przepraszam, że za te komentarze będę pomagać wam codziennie, żeby przyjąć palienowo, proszę. I jeszcze raz proszę, Lucyfer, zmiłuj się nade mną. Co wy robicie? Jesteście nienormalni. Witaj, Lucyferze, jestem bardzo zadowolony, że... No tu jest w końcu ktoś, debilu, napisał. Tu połączenie, dzień dobry, Lucyfer, chciałbym dołączyć do ciebie, podaj tylko IP palienowa, walić Szypsona palienowa. Okej, dobrze. Czemu... głupi ty, no dobrze, tu są osoby, co zniszczą dom Szczypsona zamiast Milki, co? Nie, no to się nie dzieje naprawdę. Kurde, tu są brzydkie rzeczy. Wynocha spalionowa, rozumiesz? Dobrze z nim, tak, okej. Masz rację, daj IP, a wam pomogę, palionowo to koniec. Co wy robicie? Wy naprawdę chcecie, tak bardzo wam zależy na tym, żeby dostać IP na palionowo, że jesteście w stanie naprawdę dołożyć do Lucyfera? Jesteście niesamowici, naprawdę, nie, mi by było wstyd ogólnie. Dobra. Ja w tym momencie klikam tu, usuwam ten post w tym momencie, usuń, nie będzie tu takiego gadania, usuwamy post. Usunięty post, nie będzie mi tutaj żaden Lucyfer palił domku Milki, nie ma na to takiej możliwości. Oczywiście został usunięty pościg, ten mu zostawię, ten jeszcze nie jest, jakby nie mam tu, wiecie, zostawię mu to, a dlaczego nie, ale tamten drugi został usunięty, więc w tym momencie nie ma szans, 300 lajków nie będzie, więc domu nie spali, tu są jakieś oznaczenia, czy ktoś tu, dobra, tylko ten jest oznaczony pod postem Yetiego. Dobra, no dziwna sytuacja, widzowie, widzę, że Lucyfer zaczyna jakąś karierę instagramową i tutaj, że tak powiem, próbował zrobić jakiś kontencik, no ale ktoś tu mu się włamał i zrobił, że tak powiem, a jakby tak opublikować u niego post? A jakbym tak ja opublikował post u niego jakiś? Teraz jest możliwość przez komputer robienia, więc mógłbym tutaj w sumie kliknąć dodaj zdjęcie i coś zrobić. Czekajcie, ja bym dodał jakieś zdjęcie. Mam pomysł, może zróbmy tak, że... Zróbmy sobie jakiegoś screena w Minecraft może. Czekajcie, zróbmy sobie screena. Jestem w Minecrafcie, wchodzę na palionowo znowu. Uwaga, myk, jesteśmy w środku. Tutaj zakończyłem rozgrywkę. I teraz tak, zróbmy jakieś zdjęcie po prostu, które po prostu tam wkleimy, wiecie, które wyślemy mu. Ej, to będzie mega śmieszne. Zróbmy jeszcze najlepiej w tym bałwanie. Zróbmy sobie zdjęcie razem z Lucyferem. To jest świetny plan. Czekajcie, tu przeskakuję, myk, tu. Tu, wylądujmy, jest git, dobra, rozwalmy to, okej, okay. Jezu, ja się ciągle wystraszę się każdego tego standardu, jak to tak widzę, myślę, że ktoś tam stoi. Dobra, stajemy tutaj i robimy sobie selfiaka z Lucyferem, uwaga, robimy tak, ściągnijmy sobie wszystko, żeby nie mieć niczego, robimy zooma, robimy coś takiego, o, coś takiego, tutaj, no, tu coś mi zasłania, co jest, a, to jest ten. Dobra, zróbmy tak, okej, okay, coś takiego, F1, dobra, robimy screena i let's go, w tym momencie trzeba to obrobić i możemy, że tak powiem, lecieć, opublikować post, robimy włama u Lucyfera, to będzie mega dobre. Dobrze, widzowie, a więc mamy tutaj, że tak powiem, naszego, prawda, jakby to powiedzieć, Photoshopa, robimy tutaj takiego screena, coś takiego, może zróbmy taki kwadracie, o, coś takiego, no idealne. Idealne, tylko ja mam coś takiego, że ja nie potrafiłbym tego nie obrobić, więc za szybko sobie tutaj obrobię tak, żeby to było troszkę jaśniejsze, żeby pościg był piękny i będzie git. Robimy tutaj tak, rozjaśnimy to troszkę, coś takiego, okej, okay, jest git. Coś, o, patrzcie, teraz wygląda troszkę jaśniej, jest bardziej, że tak powiem, wyraźne. Dobrze, zapisujemy to zdjęcie i wrzucamy na Instagrama Yetiego, znaczy Lucyfera. Dobrze, więc jesteśmy na koncie Lucyfera, klikamy dodaj zdjęcie, przeciągamy oczywiście zdjęcie, które chcemy dodać, to jest oczywiście to. Klikamy dalej, wystąpił błąd, spróbuj... Ej, o co chodzi? O co chodzi, dlaczego nie mogę? Ej, o co chodzi?
Co, my mamy duży problem. Czy ja boję się odświeżać stronę, bo boję się, że jak odświeżę, to już nie będę zalogowany. Oj, boję się, że tak będzie. Dobra, no ale spróbujmy, odświeżam stronę i zobaczymy. Ja boję się, że już mnie wyrzucił z konta. Chyba już zauważył, że ktoś się zalogował. Dobra, uwaga, odświeżamy stronę. O nie, no nie, tak czułem. No nie, dobra widzowie, no... Chyba mnie zbanował, albo w sensie zmienił, nie wiem, może wylogował wszystkie konta i zmienił hasło, więc pewnie teraz już hasła tak szybko nie poznamy. No ale dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, widzimy się na kolejnym filmie. Chciałem publikować posta, a mi się nie udało niestety. Trudno, widzimy się na następnym odcinku, pozdro, elo.